jestem dziennikarzem na terenach, w którym trudno powiedzieć, co jest polskie, co niemieckie, a co czeskie. Miałem przybranych dziadków niemieckich, choć nikt u mnie w rodzinie nie był Niemcem. O pułkowniku Lindeinerze dowiedziałem się od mojego przyjaciela Marka Łazarza, dyrektora Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Uznałem, że jest to historia, którą wszyscy powinni poznać, bo na razie nie zna jej prawie nikt. To świetne uczucie, kiedy robi się film o historii, która wciągnęła samych autorów. To historia o tym, jak zostać człowiekiem nawet w najtrudniejszych, najbardziej potwornych chwilach. Jak być przyzwoitym człowiekiem w trudnych czasach? To pytanie ważne było w tamtych trudnych czasach. Warto też to pytanie postawić sobie dzisiaj. Dlatego powstał ten materiał.